Ale o co? Tak, to znowu my. Wracamy, aby zabrać Was do kolejnej krainy jak z bajki. Tak jak i wcześniej, nie będzie blisko. Lądujecie z nami w Azji, ale tym razem, aby poznać najlepsze przygody do przeżycia na wyspie Bali. Zacznijmy jednak od bardzo czarnej strony tego miejsca. Właśnie próbuję najdroższą kawę świata, która jest zrobiona z kupy. Od kota, tak. Takiego kota, nie jest kota, ale... What's the name of the animal? Luak. Luak. Kupa z luaka. Moim kolegom nowym. To właśnie tu produkuje się ten wyjątkowo drogi przysmak, którego grzechem by było nie sprawić. No i dobra, jak kawka. Not bad, no nie wiem. Zdecydowanie bardziej wolimy jednak zwiedzać na przykład okoliczne świątynie. Przemieszczając się, obserwujcie pobliskie drogi, a raczej przechadzające się po nich małpie rodzinki. W tym celu warto się wcześniej wyposażyć w kilka przysmaków. Jak łatwo się domyślić, bananów nic nie przebije. Nam pożaruje tu w zasadzie całodniowy zapas, więc lepiej dobrze się na to przygotujcie. A skoro już o transporcie mowa, to mimo wszystko polecamy korzystać z pomocy lokalnych kierowców, ponieważ wiedzą gdzie i czego się spodziewać oraz sprawiają, że czujecie się jednak trochę bezpieczniej. Nawet podróżując tak ciasnymi, dwukierunkowymi ścieżkami jak ta, którą właśnie widzicie. I tu właśnie docieramy do pierwszego zestawu totalnie odjechanych atrakcji Bali. Tarasy ryżowe można tu spotkać w wielu miejscach. Niewiele jednak z nich wygląda tak spektakularnie jak te przy Sekumpul Waterfall. Połączenie wielu cudownych wodospadów, palm, gór, położonych na nich tarasów, uzupełnionych dźwiękami dżungli, zostanie w Waszych głowach już na zawsze. Zobaczcie zresztą sami. A gdy już taką miejscówkę złapiecie, to nie zapomnijcie skorzystać z najbardziej rozpoznawalnej atrakcji, jaką są słynne huśtawki związane pomiędzy palmami. No i oczywiście znajdują się one dosyć często przy odpowiednio głębokiej przepaści. Musicie tego spróbować i mocno polecam zrobić to właśnie tu. Wchodzimy teraz na Sekumpul Waterfall, tak? Tak. To jest Łukasz i patrzcie na to. To jest nasz guide. Jest tutaj 500 schodów. Idziemy, Łukasz. To bardzo ważna liczba, zanim zdecydujecie się zejść pod ten wodospad. Powtarzam, 500 schodów. Może nie jestem jakimś sportsmenem, ale uwierzcie, że poczujecie ich ilość dopiero wracając. Czy zrobiłbym to jednak raz jeszcze? Bez wahania. Na Bali najlepsze atrakcje są właśnie dobrze ukryte i trzeba odrobinę wytrwałości, aby je odkryć. Ale to właśnie dla takich chwil tu przyjeżdżacie i nawet nie myślcie z nich rezygnować. W tym momencie nie było już nic słychać, ponieważ bryza wody przejęła kontrolę nad wszystkimi dźwiękami. Ale stanąć pod takim wodospadem każdy wręcz tutaj powinien. Chyba nawet ładniejsze niż na Filipinach. No i nie myślcie, że to koniec. Po drugiej stronie kanionu znajdują się kolejne wodospady, których nie powinniście, będąc już tu na dole, pominąć. A więc wychodzimy już z naszej Sekumpul Waterfall. Jedziemy teraz na Nung Nung Waterfall, ale naprawdę powiem Wam, że warto tu przyjechać, was 6 wodospadów widzieliśmy, wszystkie przepiękne, no i co, i mamy chyba sukces zdjęć. Dzięki wspomnianym wcześniej schodom na Nung Nung już nie dojechaliśmy, ale zahaczyliśmy o przepiękną bramę przy Handara Golf and Resort i chyba lepszej na wyspie nie znajdziecie. I pamiętajcie, małpy to rozrabiaki. Tu na przykład pewien małpa alkoholik ukradł mi żel do mycia rąk i ten alkohol najwyraźniej bardzo go zasmakował. Fire spreading all
so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Jesteśmy w centrum Bali, w dżungli. Wczoraj jedliśmy na kolację z zupką chińską, a dzisiaj stołujemy się w restauracji, jak na Polaków przystało. Poza tym byliśmy dzisiaj na wodospadach. I na super małpkach, z których jedna pleci. Ale mamy przynajmniej selfie. Fajne zdjęcia. Pozdrawiamy, pa! No tak, małpy się ze mną nie cackały. Ale w kolejnym dniu dotarliśmy w miejsce, które możecie zobaczyć na większości pocztówek z Bali. I warto tu podjechać wcześniej rano, aby uniknąć tłumów. A tu Agnieszka zanieczyszcza właśnie ryż, tak więc jakbyście kiedyś kupowali go w sklepie, nie wiem jak to rozpoznać, że to akurat będzie ta skażona partia. Ale uważajcie. Będzie lekko słonawy przysmak. Chyba nie lekko. Nie sulcie tego, ewidentnie nie sulcie. No i czas na najważniejsze. Wielu twierdzi, że to najpiękniejsze tarasy ryżowe, jakie możecie spotkać na całym Bali. Nie są może największe, ale ich ułożenie sprawia, że faktycznie nie można się na nie napatrzeć. Do tego spotkacie je w słynnym Ubudzie, więc Insta Fame plus 10. A tak zupełnie na poważnie, należą do kilku gospodarzy i przechodząc ze zbocza na zbocze, będziecie musieli zapłacić każdemu z nich drobną opłatę za wejście. Ale nie gra to większej roli, bo to miejsce jest po prostu czarujące. Co do samego Ubudu natomiast, przygotujcie się na niezwykle ekskluzywne hotele i restauracje oraz nieprzespane noce. Ostrzeżenia o tym znajdziecie zresztą w co drugim hotelu. Dżungla nocą da Wam w kość. Ulżą Wam w tym tylko dobre drinki. A teraz krótki epizod o atrakcji, której osobiście nie polecamy, a przejechaliśmy dla niej chyba z połowę wyspy. Zobaczcie te tłumy oczekujące w kolejce, aby zrobiono im dosłownie 3 zdjęcia w 10 sekund. Czas oczekiwania to szalone 3 godziny, a w naszym wypadku drugie tyle zeszło w podróży. Wszyscy ustalają to tylko 3 pozy, co 10 para się oświadcza i niby fajnie, ale zdecydowanie bardziej wolimy po prostu nieco bardziej naturalne przygody. Takie no wiecie, chociaż odrobinę naturalne. No to co Agnieszko powiesz o tej atrakcji? Czy mi się bardzo podoba? Żyję z naturą, rybami w ogóle. One są już takie tłuste od tego jedzenia i dokarmiania, że ledwo co się tutaj mieszczą. Czas jednak opuścić samo Bali, zwolnić tempo, przenieść się z dala od nowoczesnych, a w sumie to z dala od jakichkolwiek technologii i poznać klimat totalnego chillu, jaki znaleźć tu możecie wyłącznie na wyspach Gili. Witamy w raju! No właśnie, a w tym raju nie znajdzie się na przykład żadnego mechanicznego konia. Pozostają bryczki, rowery lub nogi. A Wy zostajecie odcięci od tego, co znacie i co otacza Was na co dzień. Nie martwcie się jednak, komórki działają, Wi-Fi też hula, tylko z bankomatami uważajcie, bo mimo, że sporo ich znajdziecie, to jednak większość jest goła z kasy. Więc lepiej zdobyć jej zapasy jeszcze przed opuszczeniem Bali. I koniecznie zabierzcie tu ze sobą sprzęt do snurfowania, bo pod wodą naprawdę sporo się dzieje. Oczywiście, jeśli nie spotkacie aż tylu rybek przy danym kawałku plaży, to zawsze pozostają nam do wyboru dwie opcje. Pierwsza to na przykład nielegalna paczka krakersów lub innych ciasteczek, które rybki chętnie Wam skradną. Druga z kolei to przenosiny, czasem o dosłownie kilkanaście metrów obok. Nie musicie wypływać nigdzie daleko ani głęboko, aby spotkać takie łabice. No i oczywiście, prędzej czy później spotkacie główną atrakcję tutejszych okolic. I wcale nie musicie wybierać się w tym celu na jakieś dodatkowe rejsy do Zatoki Żółwi. Poszukajcie wokół siebie, bo te ogromne stworzenia po prostu tu żyją.
Co prawda wysoce odradzamy to, co sami przez odrobinę niewiedzy zrobiliśmy, ponieważ tych żółwi nie powinno się nigdy dotykać, ale pływać z nimi i przypatrywać się, jak podgryzają rafę lub wynurzają się nabrać powietrza, to już naprawdę sama przyjemność. Najlepsze jest to, że każdą z trzech wysp Gili możecie przejść wokół plażą w zaledwie godzinę. Warto to zrobić, aby poznać w tym czasie wszystkie jej uroki i wybrać na przykład najlepszą waszym zdaniem miejscówkę do plażowania przy zachodzie słońca. Możecie też spróbować pochillować na popularnych tu deskach. Korzystając z wodnych atrakcji, nie oddalajcie się jednak zbyt daleko, bo woda to jednak żywioł i pojawiające się tu fale mogą was czasem nieźle zaskoczyć. Mimo wszystko po całym dniu poczujecie, że czas staje tu w miejscu. Uwierzcie, że nie mieliśmy tu nawet ochoty co chwilę zerkać na telefon, a to w dzisiejszych czasach iście niespotykane wydarzenie. To naprawdę przyjemne nie zastanawiać się, która jest właściwie godzina. Możecie nawet spróbować przejechać wyspę na rowerach, chociaż nie jest to łatwe bez dróg na połowie wyspy. Znajdziecie tu również kilka klimatycznych hoteli, a jak już sprawdzicie wszystko wzdłuż i wszerz, to nie zapomnijcie zajrzeć wieczorem na najsmaczniejszy targ pełen lokalnych smakołyków, które zostaną dla was przygotowane ze samych świeżych składników. Jeśli zdziwi was kiedyś brak ludzi w restauracjach w porze kolacji, to bądźcie pewni, że właśnie tu wszyscy się aktualnie znajdują. No chyba, że zbliża się tsunami, to wtedy nogi za pas. Polecamy też przeskoczyć na Gili Air. Dostać się tam można zarówno budżetowym transportem publicznym dla lokalnej ludności, jak i na bogato, czyli prywatną łódką cumującą bezpośrednio pod hotelem. Chociaż, jak zaraz się dowiecie, nie pod każdym jest to możliwe. Oczywiście, jak w każdym porcie wysp Gili, czekać na was będzie bryczka, która zawiezie was z bagażami do nawet najbardziej oddalonego hotelu. Taki mamy tym razem apartamencik. No, chowaj się tam, ale zobaczcie tą łazienkę. Tadam! W Polsce takiej się nie ogarnie chyba. 550 metrów zanurzonej po kostki plaży robi niesamowite wrażenie. Taki widok, nawet z leżaka, sprawia, że nie będziecie się mogli przestać uśmiechać. Co dopiero, jeśli zdecydujecie się na spacer. To trzeba wręcz przeżyć na własnej skórze. Oczywiście poziom wody jest tu mocno zależny od codziennego przypływu, ale zawsze znajdziecie kilka godzin, kiedy wygląda tu właśnie tak. Ta miejscówka sprawiła, że naprawdę poczuliśmy, czym jest prawdziwy relaks z całkowicie odłączoną od codzienności głową. Nie mieliśmy najmniejszej ochoty opuszczać tego miejsca. I dlatego postanowiliśmy zrobić tu jeszcze jedną rzecz. Agnieszka przychodzi właśnie bardzo szybki kurs tego, jak jeździ się na koniu. Pragnę tylko dodać, że w zasadzie za godzinę zaczynamy naszą sesję z koniem. Jest kurs bardzo, bardzo przyspieszony. No ale zobaczymy, co da się z tego wyciągnąć. No, to ja kończę. Niedługo przed wyjazdem na Bali zabraliśmy z Agnieszką ślub. I chyba nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej miejscówki do kilku ujęć z pleneru. Zarzuciliśmy więc weselne wdzianka i pamiątka jest jak żadna inna. I to pomimo, że w tych właśnie ubraniach i w tej temperaturze było nam co najmniej gorąco. No ale czego się nie robi dla takiej pamiątki? W trudniejszych sytuacji początkowo koń nie chciał się uruchomić. Ale jak widzicie, ostatecznie nawet kierunki udało się opanować. YouTube'owe szkolenie zdało egzamin. Trzy wyspy Gili to ostoja spokoju i chillu. Nie pomijajcie tego kierunku, będąc w okolicy, bo tego wyjątkowego klimatu nie odtworzycie już nigdzie indziej. Czas jednak nas gonił, więc ruszyliśmy w kierunku kolejnej miejscówki, która mimo, że nie leży na Bali, to jednak jest z tą wyspą dość mocno kojarzona. Znowu konie, znowu statki i tym razem naprawdę ogromne fale, które pierwszy raz w życiu nas odrobinę przestraszyły. W
takim klimacie dotarliśmy do Nusa Penida. Zaczęliśmy od poszukiwania mant, chillu przy basenie pełnym jaskółek i podjadania rosnących w ogrodzie bananów. Hej! Jesteśmy na Diamond Beach. No i właśnie, Diamond Beach to szalona atrakcja. Zejście tu jest naprawdę hardkorowe i zapamiętajcie to słowo. 200 metrów pionowej przepaści z nieskończoną ilością schodów, barierkami, które chwieją się na prawo i lewo, zakrętami, na których nie sposób obrócić się z założonym plecakiem i generalnie jest tu tylko jedna droga, więc jak ktoś już wchodzi, kiedy wy schodzicie, to naprawdę robi się ciekawie. Ale to nic. Przy ostatnim trzęsieniu ziemi zapadła się tu część schodów, więc jeden z odcinków pokonacie schodząc na linię. Umówmy się jednak, to między innymi dla tej widokówki przyjeżdża się na Nusa Penida. Dotarliśmy jakimś cudem na sam koniec, ale zejście jest bardzo hardkorowe. Aby odkryć wszystkie zakamarki tego miejsca, najlepiej wybrać się tu z rana. Będziecie potrzebować czasu zarówno, aby na spokojnie przemierzyć całą plażę, jak i otaczające ją wzgórza. A musicie wręcz tyle się nachodzić, bo każdy zakątek odkryje przed Wami nowe uroki tego cudownego miejsca. Widoki, o których ciężko Wam będzie zapomnieć. I wiecie co? Fajnie jest wybrać się tu z jakąś ekipą. Po pierwsze, zapomnijcie wtedy o myśleniu, jak wdrapać się po tej linie z powrotem na górę. A po drugie, w tak egzotycznych i stromych zakątkach nie znajdziecie nawet śladu po ratowniku. Możecie więc czasem po prostu potrzebować pomocnej dłoni, czy to w wodzie, czy przy skarpach. A dzięki komuś obok, waszym jedynym problemem zostanie próba zapamiętania tych wszystkich oszałamiających widoków. Przenosimy się tymczasem na drugie wybrzeże, bo jest tu jeszcze jedna miejscówka, która zwiewa czapki z głów. Witajcie na Kellingking Beach, kolejnej szalonej skarpie, po której szczycie możecie zejść aż do samej plaży położonej u zbocza tego klifu. I to jest właśnie sedno Nusa Penida. Ogromne przepaści, a z nich widoki, których nie da się zapomnieć. Dla takich wspomnień zdecydowanie warto się trochę przemęczyć. A właśnie, czasem może nawet trochę więcej niż trochę. Co sądzisz o tej miejscówce? Sądzę, że mi się nie chce. Ale jak przyjechaliśmy tutaj przez milion zakrętów, z górek i podgórek i tak dalej, to wchodzimy. Tak to bywa, kiedy poprzedni dzień kończy się bajlandem, a rano budzimy się wcześniej od lokalnego koguta. Dobra, wracam, bo mój mąż się martwi, że spadnę. On udaje, bo on chciałby, żebym spadła. Już o to ja nie chciałby. No, nawet o tym nie myśl. I nie przegap pływającej ze sobą gromady delfinów. Powoli zbliżamy się do ostatniego punktu naszej wyprawy na Bali. Oczywiście wbijamy na kolejny klif, aby cały nasz wyjazd uczcić kolacją chyba w najwyżej położonej tu restauracji, zwanej Amok Sunset. No kochanie, to jest miejscowa, nie? Taki honeymoon to można mieć. No. Fajnie jest. Kochanie, proszę Cię, przestań przeklinać, ja tu filmy nagrywam, ja nic nie będę mógł z dźwięków użyć później. Non stop po prostu klniesz przy tych filmach. Tyle razy Ci już uwagę zwracałem. Właśnie gitarzysta tutejszy odpala dla nas nasz weselny song. Łukasz nie chciał go zastąpić. Nadal nie śpiewam. No, ale to tak na zakończenie naszego wyjazdu.
A wam pokażemy, co tutaj przed barem mamy.